witam wszystkich w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak szybko i jak bardzo nic mi się nie chce. Zastanawiam się, czy to wszystko w ogóle ma sens, nagrywanie. Zastanawiam się, ile czasu mnie to już kosztuje, ile będzie mnie kosztowało. Mam totalnego lenia, totalne zniechęcenie, więc odcinek będzie o zapale bądź jego braku. Pisząc się na daily vlogi, wiedziałem, że nie będzie łatwo, bo przecież każdego dnia trzeba będzie nagrać nowy materiał, nowy odcinek, a nie chcę, żeby odcinki traciły na jakości tylko przez to, że ja tracę zapał bądź mi się nie chce. Nie zamierzam robić odcinków o niczym, byle coś nagrać, tylko chcę, żeby one coś za sobą niosły, żeby miały jakąś głębię. Ta idea, która mi przyświeca, ona mi daje właśnie w takich momentach siłę do dalszego działania. I właśnie ta idea siedzi mi z tyłu głowy i w takie dni jak dzisiaj, kiedy totalnie nic mi się nie chce, mam totalnego lenia, właśnie ta idea przyświeca temu, że wyjdę, stanę między ludźmi, tak jak teraz, pomimo że jestem nowicjuszem, to zjada mnie stres, no bo jest to taka nienaturalna sytuacja, ludzie się na mnie patrzą. A na końcu tej idei będzie albo sukces, albo porażka. Nawet jak będzie porażka, to nic się nie stanie, bo porażka tak naprawdę nie jest niczym złym. To porażki uczą nas, jak być silniejszym, jak być lepszym człowiekiem. To porażki dają nam siłę, a nie sukcesy. Sukcesy są tylko sukcesami, okej, fajnie jak je odnosimy, ale tak naprawdę nasze charaktery kształtują się na porażkach, ale o tym będzie innym razem. Dzisiejszy film jest o zapale, o braku chęci i o tym, jak sobie z tym radzić. A moim zamysłem jest pokazać drogę jako proces w dążeniu do celu, w osiąganiu zamierzonego planu, zamierzonego sukcesu. A jak wiemy doskonale, mało która droga jest równa. Bardzo często napotykamy dziury, nierówności, kamienie, głazy. I będę właśnie chciał pokazać, jak sobie z tym wszystkim radzić. Jak łatać te drogi i jak oczyszczać je z niepotrzebnych rzeczy, czyli z tych kamieni, głazów, inaczej zwanych problemami i niechęciami, które ja dzisiaj przeżywam. A klucz całego przedsięwzięcia jest to, żeby pokazać, że pomimo właśnie tych dziur, tych głazów, tego wszystkiego, co nam przeszkadza, iść dalej i dokładać każdego dnia kolejną cegiełkę, każdego dnia przybliżać się w realizacji swojego zamierzonego celu. A najważniejsze jest posiadać plan, bo wydaje mi się, że każdy powinien posiadać plan i co chwilę odhaczać kolejne etapy w realizacji tego planu. Każdy plan, a może nawet każdy biznes, dzielę na trzy etapy. Pierwszym etapem jest etap, w którym musimy bardzo dużo pracować, musimy bardzo dużo robić, a nic totalnie z tego nie mamy. Drugim etapem jest etap, w którym dalej musimy bardzo dużo robić, bardzo dużo pracować, ale już pojawiają się jakieś rezultaty naszej pracy. No i trzecim etapem jest etap, w którym nie musimy za dużo robić, a mamy olbrzymie profity. Wiele osób zazwyczaj rezygnuje na tym pierwszym etapie. Wiem to ze swojego doświadczenia. Wiele osób chce mieć sukces tu i teraz, nie zakładając jakichś dłuższych przedziałów czasowych, co właśnie uniemożliwia im wkroczenie na ten drugi etap, ponieważ oczekują sukcesu już dzisiaj. Może to jest inaczej. Jest nieproporcjonalny nakład ich pracy do wymaganych przez nich sukcesów, które chcieliby mieć w tym miejscu tu i teraz. A wystarczy tylko zmusić się trochę, zacisnąć zęby, żeby przebić się przez ten pierwszy etap i dojść do etapu drugiego, w którym już się pojawiają jakieś pierwsze profity, a te profity pierwsze dają nam dodatkowy bodziec, dają nam dodatkową radość i chęć w dalszym realizowaniu tego planu. W drugim etapie natomiast pojawiają się inne problemy, ale o tych problemach też powiem innym razem, jak rozbijemy sobie na części pierwsze każdy z etapów, bo dzisiaj wracam do tematu głównego, czyli tematu braku zaangażowania i takiego zniechęcenia bardzo częstego, przez które rezygnujemy z obranego przez siebie celu. Ja obecnie znajduję się na pierwszym etapie w sporcie, na pierwszym etapie we vlogowaniu. Jest to wszystko dla mnie nowość, muszę dużo robić, muszę poświęcać bardzo dużo czasu na to,
Nie mam z tego na razie nic, bo nie mam efektów sportowych, nie mam efektów w postaci jakiejś dużej społeczności, jeśli chodzi o vlogi. No ale nie, od razu Rzym zbudowali i nie zamierzam się poddać. Mam świadomość właśnie tych etapów, mam świadomość tego, że jestem na pierwszym etapie i to jest taki pierwszy cel, pierwsza ważna rzecz, żeby właśnie uświadomić sobie to, że do wszystkiego trzeba dzielić ciężką pracą. Wszystko, co zostało zbudowane na świecie, wszystko, co ma jakąś wartość, wymagało czasu, wymagało zaangażowania i wymagało poświęcenia. No ale przychodzą też i do mnie takie dni jak dzisiaj, że totalnie mi się nic nie chce, walnąłbym to wszystko, zrezygnowałbym tego z wszystkiego, wyłączył kamerę, zrezygnował z planu sportowego, poszedł na plażę, poopalał się, pobawił i miał wszystko gdzieś. Ale z drugiej strony, z tyłu głowy jest ta idea, którą wspomniałem na początku, czyli ta moja chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i chęć pokazywania na swojej osobie właśnie tej drogi, radzenia sobie z tymi problemami, które spotyka każdy. I to może być tak jak w moim przypadku, chęć złamania tej godziny 40, czy chęć rozwinięcia kanału. Każdy ma jakąś inną drogę do przebycia, każdy ma jakieś inne problemy, które napotyka. Chcę pokazać na swoim przykładzie, że wszystko jest w życiu możliwe, że możecie sobie założyć i zrealizować niemalże każdy pomysł, każdy cel. Wszystko zależy od was i wszystko zależy od tego, nie jak będziecie się chlubić swoimi sukcesami, tylko od tego, jak będziecie realizować, jak będziecie radzić sobie ze swoimi problemami, jak będziecie przebijać te mury, tych negatywnych rzeczy, tych problemów, które napotkacie, a będzie ich o wiele więcej niż sukces. I to jest normalne, słuchajcie. Jeśli chcemy coś osiągnąć, to musimy się liczyć właśnie z tymi problemami i z tymi negatywnymi chwilami. Ja mam dzisiaj jeszcze w planie wieczorkiem trening rowerowy, normalny dzień pracy i język angielski, bo zostały mi jeszcze 4 godziny zajęć online języka angielskiego. Totalnie mi się nie chce niczego robić, ale wiem, że wieczorem jak położę się w łóżku, to będę miał wewnętrzną satysfakcję, że to wszystko zrobiłem, pomimo tego właśnie, że totalnie mi się nie chciało. Życzę wam tego samego i mam nadzieję, że moje perypetie dadzą wam inspirację, pomogą wam w łataniu oraz w porządkowaniu tej z pozoru brudnej, dziurawej drogi do waszych osobistych sukcesów. Z tego pięknego miejsca gorąco was pozdrawiam i do zobaczenia w następnej części tego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiaj już zobaczymy się na siłowni wieczorem. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Dobra, idę. Totalnie mi się nie chce po prostu. Nie wiem, co to się dzieje. Wziąłem sobie dzisiaj drugą kamerę, bo coś mi GoPro jeszcze szwankuje. Włącza się i wyłącza samo. Moment, tylko włączę windę. Włącza się i wyłącza samo. I nie wiem, czy mi się uda nabrać trening, więc wziąłem dla zabezpieczenia drugą kamerę. Jest godzina 20. Wszystkie obowiązki dnia codziennego zostały już wykonane. Teraz na razie wyłączę i włączę się na siłownię, bo tu będzie ciemno. Hello. Totalnie mi się nie chce, totalnego lenia mam. Co dzisiaj zapomniałem? A mówię, wezmę sobie plecak, mając nadzieję, że dzisiaj zabłysnę i niczego nie zapomnę. A nie mam dwóch rzeczy. Nie mam picia i nie mam muzyki. Boję się, żeby to nie wyszło jako tradycja, bo na zawody zapomnę butów biegowych. Także lecę. Jak wszedłem na siłownię, to gościu po ciemku totalnie biegał. Może się przygotowywuje do nocnego maratonu albo półmaratonu, bo bywają takie zawody. Ale nie było nic widać, zresztą nagrałem to, więc mogliście to zobaczyć. Ja wracam szybko po wodę i po słuchaweczki do słuchania i zaczynam trening. Siłownia jest otwarta tutaj do godziny 21. Mam 50 minut rowera, a jest 11 po.
już 12 powin, żeby zrobić 50-minutowy trening, mam 48 minut. No i jakoś leci. 20 minut za mną. Jeszcze ile? 5 minut i będzie połowa treningu, więc druga połowa i z górki. Totalnie mi się nie chciało, ale już teraz jestem zadowolony, pomimo że jadę bez jakiejś tam mocy, bez jakiejś tam siły, bo to też ma być taki trening. Recovery, jak jego nazwa sama mówi, to po prostu psychicznie jakoś dzisiaj siadłem. A to jest najgorsze właśnie w dążeniu do każdego celu, do każdego sukcesu, jak bańka siada. I nie jest to wcale zależne, czy to jest początek, czy to jest środek, czy to jest koniec. Jeden będzie miał taki problem na początku, drugi w środku, drugi, trzeci na końcu. Ważniejsze jest to, żeby radzić sobie z tymi problemami, żeby te dążenie nasze do celu, ogólnie żeby ten nasz cel był dla nas czymś ważnym, bo to nieważne, czy ja sobie obrałem taki, jaki sobie obrałem. Ktoś inny może pomyśleć, że chce być, nie wiem, masterchefem. I jeśli w to mocno uwierzy, jeśli będzie robił każdego dnia, ale dosłownie każdego dnia mały krok w celu przybliżenia się do tego sukcesu, no to w końcu to osiągnie. Dla jednego celu będzie to krótki wymiar czasowy, dla innego trzeba będzie poświęcić kilka lat. Ale i takie cele są do zrealizowania. Patrząc na mój przypadek, to jak zaczynałem przygotowania do... Ogólnie jak zaczynałem biegać, to miałem bardzo, bardzo grubą nadwagę. Ważyłem 96 kg. Wiadomo, są jeszcze cięści, ale ja ważyłem 96 kg przy 176 wzrostu. Pamiętam, jak pierwszy raz z kolegą wyszliśmy biegać, Krzyśkiem, którego pozdrawiam tutaj z tego miejsca, to przebiegłem 200 metrów. Powiedziałem, że więcej nigdy. To nie jest dla mnie, to nie jest mój sport. Nie jara mnie to po prostu. Chyba po tygodniu, czy po kilku dniach, czy po jakimś grubym tygodniu poszliśmy jeszcze raz i przebiegliśmy 400 metrów. I już było lepiej. Wiadomo, że kondycyjnie dalej do dupy, ale już coś tam gdzieś zabłysło, że coś mi się spodobało. I tak co chwilę zwiększaliśmy. Później pierwsza dyszka, później pierwszy półmaraton i później wspólnie pierwszy maraton. A jak osiągnęliśmy maraton, to postanowiliśmy spróbować swoich sił w triatlonie, gdzie znowu wszystko od zera. Zapisaliśmy się na szkołę pływania. Jeden basen to był max, 25 metrów, a na Ironmanie, znaczy tam akurat z Krzyśkiem wtedy połówkę chcieliśmy robić, więc 1800 to jest 1840, 80, niecałe 80 basenów, minus 200, minus 8, 72 baseny. No i jak to w ogóle zrobić? 72 baseny, a ja tylko jeden. I to ledwo co przepływam. No i też co trening dokładaliśmy jedną cegiełkę. Co trening kroczek do przodu, kroczek do przodu, kroczek do przodu. Daliśmy radę. Ukończyliśmy połóweczkę Ironmana w Gdyni. A jak ukończyłem połóweczkę Ironmana w Gdyni, to moja chora głowa powiedziała, że chce Ironmana. Zaraz tu się znajdą pewnie znawcy. Co to jest Ironman? Robert Karaś robi piątego. Tak. Ogromny szacunek dla Roberta, ale on jest jedyny w swoim rodzaju. On nie jest z żelaza. On jest z tego samego materiału, nie pamiętam jak on się nazywał, z którego jest zrobiony mod Tora. Także to już jest inna liga, więc zostawmy Roberta w spokoju. Życzmy mu rekordów w 10-krotnym Ironmanie. Ja mówię z płaszczyzny osoby, która była uzależniona od wielu rzeczy, jarała szlugi, miała nadwagę i postanowiła
zrobić Ironmana. Jak dotychczas udało mi się tych Ironmanów 5 kończyć, każdy był ukończony moją głową, ponieważ fizycznie wydaje mi się, że nie byłem przygotowany do żadnego. Kiedyś wam opowiem w szczegółach o kilku Ironmanach, w tym najcięższym na świecie Lanzarocie, w którym odcięło mnie już na 100 kilometrze roweru, a przede mną było jeszcze 80 km roweru i maraton 42 km biegowe. Dało radę ukończyć, dało radę. Wszystko głową. Ale to innym razem. Teraz wracając do dzisiejszego tematu. To, że mi się strasznie nie chciało, to da mi jeszcze większą satysfakcję, że to zrobiłem. Ponieważ w mojej głowie jest tylko jedna rzecz. W mojej głowie jest tylko realizacja celu. Jeśli sobie coś założę i też polecam to, jeśli będziecie chcieli spróbować, założyć sobie jakiś plan, jakiś cel, to musicie go pokochać, musicie go całym sercem pokochać, musicie go po prostu wejść w niego całym sobą, albo całą sobą. Bo wtedy nawet w takich chwilach jak dzisiaj, kiedy totalnie mi się nic nie chciało, to wiedziałem w głowie, że jest to kolejna cegiełka. Jest to kolejny element układanki. Puzzli. A obrazkiem tych puzzli będzie sukces. Jeśli uda mi się, to będzie spoko. To tak naprawdę będzie koniec tego cyklu, tego planu. Będzie początkiem jakiegoś nowego. Jeszcze nie wiem jakiego. Czasami się boję swoich pomysłów, ale mam nadzieję, że nie będzie to od razu Ironman, bo nie boję się samego Ironmana. Kocham te zawody, kocham przekraczanie mety, emocje, ciarki, ból, cierpienie. Najgorsze to są przygotowania, bo przygotowań jest bardzo dużo. Są bardzo ciężkie. No i czasochłonne, na co ja w obecnej chwili nie byłbym w stanie sobie pozwolić. No ale zobaczymy. To są jeszcze zbyt odległe plany, także na razie trzeba się skupić na tym celu, który sobie obrałem. No ale reasumując, to trzeba mieć wszystko w sercu i w głowie. Po prostu wierzyć w to każdego dnia i myśleć o tym każdego dnia, że ten cel musi uświęcać, jak samo przysłowie mówi, to co się teraz robi. Czyli ja wiem, że mi się dzisiaj nie chce, że mógłbym odpuścić, to jest jedyny trening. Dodatkowo rowerowy, ja się szykuję do zawodów biegowych, gdzie no, nic by tak naprawdę się nie stało. Ale nie chcę tego zrobić, bo nie chcę sobie zaprogramować w głowie, że odpuściłem. Miałbym do siebie jakieś wyrzuty sumienia, nawet mam taki charakter. Chcę zrobić ten trening, chcę wypełnić po prostu wszystkie treningi, wszystkie elementy układanki, tak żeby ten sukces był łatwiejszy, ten sukces przyszedł bez najmniejszego problemu. Nie tylko ze sportem, tak samo z vlogowaniem, tak samo z pojawieniem się naszym na YouTubie. To też wszystko było czarna magia, dalej jest czarna magia, dalej wiadomo, że ponosimy tylko koszty z tym związane. Samo występowanie między ludźmi, jeśli chodzi tak samo o daily vlogi, to kręcenie codziennie. Codziennie chcę, żeby był jakiś ciekawy temat poruszony, bo nie chcę pokazywać przecież treningu, bo to nie na tym to polega. Więc no nie jest to łatwe, ale też gdzieś z tyłu głowy mam jakiś cel obrany. Chęć podzielenia się swoim doświadczeniem, swoim charakterem, mając cichą nadzieję, że komuś to pomoże. Komuś to pomoże, komuś to da inspirację, a jeśli tak się stanie, to będzie to dla mnie najlepsza nagroda i nic więcej tak naprawdę nie wymagam. Zostało mi 15 minut, kończę trening.
jutro kolejny dzień. Mam nadzieję, że już z większym zapałem, z większym zaangażowaniem. No ale zobaczymy. Hej. No i koniec. Nie było ciekawie, ale nie było najgorzej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że kładąc się teraz do łóżka, będę miał powód do dumy, że wszystkie zaplanowane na dzień dzisiejszy sprawy dopiąłem i ogarnąłem, przybliżając się przez to do upragnionego celu. Pamiętajcie, cel, plan, zaangażowanie, tym palcem zaangażowanie, ale ono jest najważniejsze, realizacja i sukces. Te 5 palców i nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. No wiadomo, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Nie zagrażając jakoś swojemu życiu. Ale wszystko prawie, że jest do zrobienia. Wszystko siedzi w naszych głowach. Ja idę w kierunku swojego celu, teraźniejszego. Wam życzę tego samego, żebyście obrali sobie jakiś cel i żebyście małymi krokami dążyli do niego. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. Na dzień dzisiejszy ja już kończę. Widzimy się jutro. Pokój, dużo miłości do siebie, do świata, a wszystko się ułoży. Pozdro. A ostatni gasi światło. Dobranoc wszystkim.